Zanurzenie jest bardzo często przyczyną nagłego zatrzymania krążenia u dzieci. Dlatego też, zanim przejdziemy do tematyki resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlaka, chciałabym zaprezentować, jak udrażniać drogi oddechowe u małego dziecka, u niemowlęcia w przypadku zakrztuszenia ciałem obcym albo treścią pokarmową. Dziecko, które się zakrztusiło, będzie zazwyczaj nieruchome, nie wydaje żadnego odgłosu, często będzie blade i sine, przelewa nam się przez ręce. Musimy działać natychmiast, dlatego że z uwagi na budowę anatomiczną dziecka pojemność życiowa płuc tego dziecka jest niewielka, stąd też zapas tlenu, jaki ma do dyspozycji to dziecko, jest bardzo niewielki. Czyli w sytuacji, kiedy zobaczymy w otoczeniu dziecka małe, drobne przedmioty i zobaczymy, że coś się z tym dzieckiem dzieje, działamy natychmiast. Pierwszą czynność, jaką należy zrobić, to zajrzeć do jamy ustnej. Jeżeli widzimy drobny, mały przedmiot, to usuwamy go. Być może to będzie już równoznaczne z usunięciem przyczyny niedrożności dróg oddechowych. Jeżeli nic nie widzimy w jamie ustnej, u takiego małego niemowlaka chwytamy go, opieramy na naszej nodze i uderzamy między łopatki pięciokrotnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Często takie działanie przynosi efekt. Dziecko wypluwa mały drobny przedmiot i zaczyna płakać, krzyczeć i mamy już udrożnione drogi oddechowe. Jeżeli jednak nasze działania, czyli uderzenia między łopatki, nie przyniosły skutku, naprzemiennie uciskamy mostek, tak jak przy masażu serca, czyli poniżej linii łączącej brodawki słupkowe, pięciokrotnie. Głowa zawsze skierowana w dół, następnie przenosimy dziecko na przedramię i uderzamy 5 razy w okolicę międzyłopatkową. Tę czynność powtarzamy do momentu udrożnienia dróg oddechowych u dziecka. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to zespół czynności polegających na przywracaniu podstawowych czynności życiowych, czyli prawidłowego oddechu i krążenia krwi. Tak jak wcześniej wspomniałam, u dziecka często przyczyną nagłego zatrzymania krążenia jest wcześniejsza niedrożność dróg oddechowych. Jeżeli usunęliśmy ciało obce z dróg oddechowych, a dziecko nadal jest nieprzytomne, to bardzo ważne jest jak najszybciej ustalić, czy ma prawidłowy oddech i krążenie. Jeżeli nie ma krążenia, nie ma oddechu, jak najszybciej musimy rozpocząć zabiegi ożywiające. W przypadku dziecka zawsze musimy zacząć od sprawdzania przytomności. Halo, otwórz oczy, co się stało? Pukamy dziecko, łaskotamy po brzuchu, po nodze. Jeżeli na żaden z tych bodźców dziecko nie zareaguje, to znaczy, że jest nieprzytomne. Zaglądamy do jamy ustnej w celu sprawdzenia, czy w jamie ustnej nie ma ciał obcych. Jeżeli wzrokiem nie widzimy żadnego ciała obcego w jamie ustnej, odchylamy głowę do tyłu, z tym, że z uwagi na budowę anatomiczną u dziecka, to odchylenie głowy do tyłu wykonujemy w niewielkim zakresie, nieco mniej niż u dorosłego i nachylamy się nad buzią, noskiem dziecka w celu oceny oddechu. Tę czynność wykonujemy około 10 sekund. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie wyczujemy prawidłowego oddechu, ciepła wdychanego powietrza dziecka, nie zaobserwujemy wzrokiem ruchów oddechowych klatki piersiowej, oznacza to, że dziecko nie oddycha. Resuscytację dziecka rozpoczynamy od 5 oddechów ratunkowych. Oddechy ratunkowe u dziecka wykonujemy metodą usta-nos, to znaczy ratownik własnymi ustami obejmuje buzię i nosek dziecka i wdmuchuje powietrze do środka. Tego powietrza wdmuchujemy niewielką ilość. Mówi się o tym, że to jest taka objętość w przypadku niemowlaka, jaka mieści się u dorosłej osoby w buzi, w policzkach. O skuteczności prawidłowego oddechu świadczyć będzie uniesienie się klatki piersiowej do góry. U niemowlaków resuscytację rozpoczynamy od 5 oddechów ratunkowych. Często 5 oddechów ratunkowych powoduje powrót spontanicznego oddechu u dziecka. Czyli możemy w tym momencie na chwilę zatrzymać się i sprawdzić, czy nie powrócił oddech. Jeżeli oddech nie powrócił, rozpoczynamy wykonywanie resuscytacji w cyklach 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratunkowe. W przypadku uciśnięć klatki piersiowej ważne jest właściwe oznaczenie miejsca ucisku. Tak jak wcześniej mówiłam, właściwe miejsce to brodawki sutkowe i linia łącząca, i poniżej tych brodawek, poniżej tej linii wstawiamy 2 palce na mostek dziecka. Uciskamy w głąb mostek na głębokość około 3-4 cm. 30 razy. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tempo tych ucisków powinno być takie, że w ciągu minuty powinniśmy wykonać około 100, nawet do 120 uciśnięć. Z uwagi na to, że krążenie u dziecka, serce u dziecka bije dużo szybciej aniżeli u dorosłego człowieka, tę czynność musimy wykonywać dosyć energicznie. Po każdych 30 uciśnięciach wykonujemy 2 oddechy ratunkowe. Niezwykle ważne jest przy resuscytacji dziecka jak najszybsze wezwanie pomocy. W przypadku, kiedy jesteśmy na miejscu zdarzenia sami, udzielamy pomocy sami, wzywamy pomoc po wykonaniu 4 cykli ratunkowych, czyli 32, po około minucie resuscytacji chwytamy telefon i wzywamy karetkę pogotowia. Jeżeli mamy osobę towarzyszącą nam w tym ratowaniu, to my zajmujemy się udzielaniem pomocy, wykonywaniem resuscytacji bez jakichkolwiek przerw, a druga osoba wzywa karetkę pogotowia na miejsce zdarzenia.